Dzień dobry, szanowni państwo. Ja nazywam się Anita Drygiełę i witam na kolejnym z cykli naszych szkoleń w ramach projektu Aktywizacja Młodzieży w Samorządach w Województwie Śląskim i Małopolskim, który realizujemy dzięki dofinansowaniu z Funduszu, Funduszu Młodzieżowego i Narodowego Instytutu Wolności. Podczas dzisiejszego szkolenia chciałabym państwu opowiedzieć o zaangażowaniu młodzieży i młodych osób do działań w naszych projektach, korzystając z takich technik bardziej internetowych, czyli tworzenia materiałów wideo angażujących krótkich filmików, które mogą zaangażować uczestników do tego, żeby wykonali jakąś akcję lub wzięli udział w naszym szkoleniu. Nasze wydarzenie będzie podzielone na kilka elementów, które będziemy sobie po kolei omawiać. No i na końcu pokażę Państwu trzy przykłady takich bardzo fajnie zrobionych i ciekawych projektów. Także bez przedłużania przejdziemy sobie dalej. My będziemy dzisiaj rozmawiać na temat tego, jakie są najważniejsze zasady przy tworzeniu takich filmów i dlaczego akurat rozmawiamy sobie o rolkach na Instagramie czy TikToku, bo warto zwrócić uwagę na to, że to są aplikacje silnie działające i. Angażujące młodzież, ponieważ większość czasu spędzają, spędzamy w internecie. Warto zauważyć, że jest to bardzo popularna aplikacja wśród osób w wieku 16-24 i też osób starszych, ale jednak ta grupa wiekowa 16-24 najczęściej korzysta z takich narzędzi. A projekty, które są realizowane w ramach aktywizacji młodzieży, czyli państwa mikroprojekty, to właśnie jest ta grupa młodzieżowa, do której właśnie taki sposób takie działania, takie tworzone filmy mogą najlepiej trafić. Przez zaangażowanie możemy tu mieć wiele rzeczy na myśli, bo możemy ich zaangażować do tego, żeby dowiedzieli się o naszym wydarzeniu albo dowiedzieli się o jakiejś ważnej sprawie, którą mamy przekazać. Pierwszym z jednych z takich ważnych elementów jest to, żebyśmy podchodząc do tworzenia takich treści, zrozumieli, do kogo tak naprawdę mówimy. Zrozumieli, kto jest naszą grupą docelową, zrozumieli, kto będzie. Do, kto według nas ma oglądać, do kogo chcemy trafić z naszymi treściami. Warto zastanowić się, co bawi te osoby. Bo dzięki temu stworzymy materiał, który trafi do nich bezpośrednio i będą oni w stanie coś z tego wyciągnąć i my będziemy usatysfakcjonowani tak, że nasza, nasze działanie się sprawdza i odpowiadamy na potrzeby, które ma nasza grupa docelowa. Może to być kwestia tego, że do jednej grupy będą trafiały filmy, które wynosi skupiały Składały bardziej z tanecznych albo bardziej opisowych scenek, prawda? Czyli będzie to przedstawianie takich scenek, um, które opiszą dany problem, a do niektórych trafi bardziej um, film, który będzie przedstawiał osobę, która opowiada na temat. Istotny, jakiś ważny, porusza jakieś tematy, uczy czegoś. Także jest wiele sposobów, więc tutaj warto otworzyć się i zastanowić nad tym, czego nasza grupa docelowa będzie chciała. Co ich zabawi, rozbawi, co ich zaangażuje. Przy tym wszystkim warto też zrozumieć, że trendy w internecie są, będą i bardzo szybko się zmieniają. W tym przypadku istotne jest to, żeby wykorzystać to i. Poszukać, zweryfikować i obserwować, jakie trendy w internecie się teraz pojawiają i jakie są popularne. W Ameryce Instagram przygotował na podstawie prognozy raportu, prognozy trendów wśród generacji Z, czyli młodzieży w wieku 16-24 na rok 2023. Są, ich jest bardzo wiele, ale w kontekście naszych działań i naszych projektów, które realizujemy, ja chciałam wyróżnić dwa takie trendy, które mogą się przydać i które możemy wykorzystać dzięki temu pójdziemy, w Państwa projekty, firmy pójdą dalej z, z prądem i trafią do szerokiego, szerokiego grona odbiorców. Jednym z takich trendów jest właśnie recykling. Odzieży, odzież z drugiej ręki, zakup odzieży z drugiej ręki i zrób to sam. Wynika to z tego, że młodzież jest świadoma postępujących zmian klimatycznych, wie, że trzeba zmienić swoje nawyki i swoje zachowania i coraz bardziej interesuje się tym tematem. Dlatego warto w swoich filmach na przykład poruszać, jeżeli na przykład projekt tego by dotyczył, albo przyszłe projekty by tego dotyczyły, w tym roku warto zwrócić uwagę na tworzenie takich treści, które zachęcą i pokażą, jak coś stworzyć, jak prowadzić na przykład jak pozyskiwać rzeczy z drugiej ręki. Takie filmy typu jakie sperełki się znalazło na przykład w sklepach z odzieżą używaną, też Będą w jakiś sposób wchodziły w ten trend, bo będą przedstawiały właśnie tą ideę zakupów z drugiej ręki i w jakiś sposób zachęcą też innych do tego, żeby pokazać i zareklamować taki styl życia. Jeżeli chodzi o drugi trend, bardzo istotny, to jest to, że młodzież chce udzielać się w polityce. Warto zaznaczyć, że tylko część tej grupy wiekowej generacji Z jest uprawniona do brania udziału w wyborach. Dlatego ich głos, tej młodszej części grupy, ich głos będzie słyszany tylko i wyłącznie w mediach społecznościowych. Widać to w tym trendzie, że młodzież chce się angażować i chce wypowiadać swoją opinię na dany temat. Co może na naszym przykładzie, na naszym podwórku fajnie wpasować się w to, żeby zachęcać młodzież do partycypacji, zachęcać młodzież do zaangażowania się w lokalne działania, czy też w działania szersze prawda? Młodzi też na propos tych trendów, bardzo im zależy na tym, żeby w polityce pojawiali się też ich rówieśnicy, młod, młodsze osoby. Dlatego warto tutaj podkreślić znaczenie, że na naszym podwórku udział w polityce, ten trend z tym związany bardzo przyda się w kontekście tworzenia Takich treści zachęcających do partycypacji i udziału w działaniach na rzecz do społeczności lokalnej, prawda? Także warto wykorzystać i warto zapamiętać. W tym, w tym trendzie możemy opisywać i przedstawiać, jak wygląda na przykład działanie młodzieżowych rad, tak? Większość projektów, które są realizowane, część z projektów, które są realizowane w ramach aktywizacji młodzieży, dotyczą zakładania młodzieżowych rad. Także bardzo fajnie by było, gdyby na waszych kanałach. My TikTokowych czy Instagramowych pojawiły się takie treści związane z tym, jak taką młodzieżową radę tworzycie, jak wyglądał u was ten proces, bo to zachęci też innych do tego. Wtedy też Wy zaangażujecie nie tylko Waszych bezpośrednich odbiorców, ale też zaangażujecie innych mieszkańców naszego kraju, inną młodzież z naszego kraju, która będzie też widziała, że super, fajnie można młodzieżową radę stworzyć i ja też chcę. I to dzięki takiemu krótkiemu filmikowi na Instagramie lub TikToku. Twórczość i oryginalność. To są dwa, dwa kluczowe elementy. E, wiadomo, że w internecie już bardzo, bardzo dużo rzeczy już powstało. Tutaj nie możemy się oszukiwać, bardzo dużo, e, ale bardzo istotną rzeczą jest to, żeby nasze treści. Też w jakiś sposób nawiązywały do tego, czym my się na co dzień zajmujemy. Tak, żebyśmy mogli opowiadać o tym, o czym wiemy, tak, żeby te filmy były też, widać było w nas też pasję do tworzenia takich treści, bo lepiej nam będzie też się pracowało nad czymś takim. Ale warto sobie zaznaczyć też to, żeby poświęcić trochę więcej uwagi nad stworzeniem takiego filmu. Jeżeli zależy nam na szerokiej oglądalności i klikalności, to żeby zwrócić uwagę na to, jaki mamy no tu pomysł. Jak to się rozwinie? Czy on jest oryginalny? Czy to już było? A może weźmiemy coś, co już było, co się wpisało w jakiś trend y, istniejący i przerobimy to na nasz sposób, żeby dalej y, zachować ten szkielet, ale żeby on został obudowany naszymi działaniami i naszą interpretacją. To też jak najbardziej może się y, wpasować. E, tworzenie trendów jest niezwykle istotne. E, e, tak, y, swoją drogą jest to dosyć trudna rzecz, ale warto zwrócić uwagę na to, że nie jest niemożliwa. Żeby stworzyć coś nowego trzeba się naprawdę wysilić. Dlatego tutaj, tam, tutaj w tym przypadku trzeba wykazać się kreatywnością i ciekawym podejściem do tematu. Faktycznie bardzo dużo rzeczy już powstało, ale mam nadzieję, że Wasze działania zostaną udokumentowane w fantastyczny sposób, i też będziecie mogli się pochwalić swoimi osiągnięciami za pomocą oryginalnych filmów. Jakość produkcji. Tutaj od czasów, kiedy Wszyscy mamy telefony, ja w sumie telefony, mam, telefony mamy w swoich kieszeniach. Też staliśmy się takimi reporta-dziennikarzami, fotografami naszej, naszego życia i nie potrzebujemy już specjalistycznego sprzętu do tego, żeby tworzyć materiały wideo. Nie, nie powiem niczego odkrywczego, ale faktycznie tak jest. Telefon w naszej kieszeni zastąpi nam bardzo duży, dobry sprzęt, bo jest on już do tego przystosowany. Jeżeli chodzi o tą jakość produkcji, warto zaznaczyć to, żeby w naszych filmach korzystać z dobrego oświetlenia. Czy tworząc nasz film, żebyśmy zadbali o to, żeby oświetlenie było w porządku, żeby było wszystko ładnie doświetlone, żeby też nie było nic prześwietlone zbytnio, żeby cienie się nie pojawiały, prawda? Zwrócić uwagę na te elementy tego, jak światło będzie padało w danym kącie, i wykorzystać też porę dnia. Jeżeli nie możemy skorzystać ze specjalistycznego studia, mamy do dyspozycji tylko naturę, to musimy zadbać o to, żeby wykorzystać walory za nami, tak? Czyli wykorzystać jakieś tło ciekawe, jakąś zieleń. To też wpłynie na jakość naszej produkcji. Dodatkowo bardzo ważną rzeczą jest to, żeby jakość obrazu była zadowalająca, była po prostu dobra. Lepiej nam się ogląda filmy lepszej jakości, więc musimy zapamiętać. Tu w tym przypadku lubimy siebie widzieć, jak coś nagrywamy, jednak istotną rzeczą jest to, żeby wykorzystać um, tylną kamerę naszych telefonów. Ona jest po prostu lepsza i jest stworzona do tego, żeby nagrywać różne produkcje. Kolejną i ostatnią najważniejszą rzeczą jest to. Chcemy być dobrze słyszani, chcemy, żeby nas usłyszeli, więc zadbajmy o to, żeby dźwięk był dobry. Zadbajmy o to, żebyśmy mogli e, przekazać to, co chcemy w sposób jasny i zrozumiały. Tak. Bardzo ważną rzeczą jest też to, e, żeby. Później naszą, nasz produkt troszeczkę obrobić w postprodukcji i żeby, żeby on był jeszcze lepiej przygotowany do publikacji. Ale o tym w jakiś sposób porozmawiamy za chwilę. Wykorzystanie dostępnych elementów i filtrów to tyczy się tego, ponieważ aplikacje takie jak Instagram, TikTok czy CapCut, to są aplikacje, które dają nam możliwość skorzystania i z szablonów, efektów i filtrów. Filtry możemy używać tak, żeby poprawić kolorystykę naszego wideo, tak, jeżeli był szary dzień, możemy nałożyć filtr, który poprawi i wtedy ten obraz też będzie bardziej przystępny i ciekawszy. Efekty spowodują to, że możemy coś przyspieszyć, możemy coś zwolnić, możemy nadać jakieś przejścia ciekawe, takie zastosowanie różnych efektów. Pokażę Państwu na koniec, bo przygotowałam takie przykłady. Także warto korzystać z takich narzędzi. A mianowicie aplikacji CapCat. Aplikacja CapCat jest bezpłatną aplikacją, która oczywiście ma wersję premium, ale w bezpłatnej swojej wersji oferuje nam szereg możliwości, bo możemy tam montować nie tylko filmy pionowe. Bo tak jak wiemy i to jest dosyć istotne, treści, które tworzymy na Instagrama, czyli na rolki czy na TikToka, jest najczęściej w wersjach pionowych. Wynika to z tego, że to lepiej, algorytmy to lepiej przyjmują i częściej się nam to wyświetla, ale znam też takich artystów, którym zależy na tym, żeby pokazać w inny sposób swoje prace i stosują też zabieg poziomych produkcji. Ale aplikacja CapCut właśnie jest do tego, żeby pomóc nam zmontować taki film. Jest to bardzo intuicyjny interfejs, łatwo on funkcjonuje. Nie ma tam skomplikowanych narzędzi. Wystarczy coś dodać, wystarczy coś odjąć, można też tam oczywiście dodać muzykę, no i tak samo wspomniane filtry i E, filtry i efekty. Poza tym aplikacja kapka też dysponuje szeregiem już gotowych szablonów. Czyli czymś po prostu, że musimy podstawić odpowiednie sekwencje wideo, tak, żeby ten film e, zrobił się sam tak na dobrą sprawę. Także jest to takie dosyć ciekawe, ciekawe narzędzie. Przejdziemy sobie dalej. E, znaczenie muzyki, dźwięków i napisów. Mm, bardzo. Fajnie oddziałuje w filmach to, jeżeli muzyka jest taką muzyką wpadającą w ucho. Bardzo często ta muzyka w trendach się zmienia i te muzyki, faktycznie piosenki. Kurcy wykorzystują coraz to inne, ale co do zasady, ta muzyka też w jakiś sposób daje napięcie i podkręca tempo lub zwalnia tempo naszego filmu. Ona musi być odpowiednio dopasowana do tego, o czym my opowiadamy w naszym filmie, bo jeżeli będziemy opowiadać o jakimś ważnym problemie społecznym, nie użyjemy sobie skocznej muzyki, która by mogła polecić na imprezie, a jednak wykorzystamy może bardziej stonowaną muzykę bez, bez, bez wokalu, tylko z samą mm, melodią. Jeżeli chodzi o dźwięk, to tutaj też musimy, tak jak już wspominałam przy jakości wideo, zadbać o to, żebyśmy byli dobrze słyszeni, żeby dobrze nas było słychać, żebyśmy byli zrozumieni. E, aplikacje takie jak e, CapCut czy TikTok w swoich edytorach wideo mają możliwość taką, żeby zredukować szumy na przykład. Dzięki redukcji tych szumów nasz głos też będzie lepiej słyszalny i wtedy na pewno będziemy zrozumieni. Ostatnią bardzo istotną rzeczą i to jest naprawdę bardzo, bardzo ważna rzecz, to są napisy. E nie mamy możliwości, tak jakby się Państwo teraz zastanowili, w jak, jakich sytuacjach przeglądają e, Instagrama czy TikToka. E, to są przeważnie sytuacje, kiedy zabijamy czas. Na przykład idziemy w autobusie, e, siedzimy sobie na przykład w domu przez chwilę, tak? Albo siedzimy gdzieś w zatłoczonej, siedzimy gdzieś w kolejce na przykład do lekarza, przeglądamy sobie te treści, no i nie słuchamy tego na cały głos, prawda? Więc tutaj przychodzą nam z pomocą napisy. Napisy ułatwiają odbiorcy zrozumienie, o co chodzi w filmie, bo nie oglądamy na głośno. Nie, nie oglądamy aż tak często filmów z włączoną muzyką i dźwiękiem. Dlatego warto też zadbać o to, żeby użytkownicy mogli przeczytać, e, o co chodzi w tym naszym, naszej, naszej produkcji, o co chodzi w naszym filmie. Ale też napisy po prostu ułatwiają, ułatwią zrozumienie naszych treści osobom, które mają problem ze słuchem i nie będą do końca w stanie usłyszeć to, co chcemy im przekazać. Więc napisy spowodują to, że nasz film będzie bardziej dostępny dla wszystkich. Storytelling i struktura. E, tutaj nawet warto zwrócić uwagę na to, że nawet najkrótszy film, który chcemy stworzyć, powinien zawierać... E, jak w wypracowaniu w szkole. Wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Bardzo istotną rzeczą jest to, żebyśmy sobie fajnie ubrali to w jakąś zwartą kompozycję, prawda? Czyli skupili się na tym, żeby nasze, nasz wstęp zachęcił kogoś do udziału, do dalszej podróży, wprowadzić jakiś element zaskoczenia może na początku, taki, żeby zatrzymał się faktycznie przy naszym filmie, a nie przeskrolował go dalej. I... Upewnić się, że w tym rozwinięciu odbiorca będzie usatysfakcjonowany tym, co zobaczy. Czyli, że to wstęp, to zainteresowanie, które wywołane zostało na początku, zostanie podtrzymane do rozwinięcia i przez rozwinięcie będzie trwało aż do zakończenia, gdzie na zakończenie będzie miał takie poczucie, że. E, obejrzał ciekawy film, jest usatysfakcjonowany z tego, że obejrzał ciekawy film i może poda ten film dalej. E, bardzo często się tak zdarza, kiedy obejrzymy coś, co nas rozbawi, czy coś zaintryguje, za po prostu weźmiemy i udostępnimy to dalej, e, i dzięki temu ten nasz film będzie krążył dalej w sieci i będzie dalej się rozwijał. Interakcja z widzami. E, to jest taki element dosyć ciekawy. Może nie aż tak często omawiany, ale jeżeli zależy nam na stworzeniu jakiejś społeczności, bądź już tworzymy filmy w kontekście naszych działań, państwa i waszych działań projektowych, warto zwrócić uwagę też na to, czy jak publikujemy te treści, pojawiają się komentarze, czy my na nie w jakiś sposób reagujemy. Ta interakcja z widzami pozwala na to, że Jesteśmy bardziej zaangażowani w tą relację, widz też to widzi, że zależy nam na nim. I widzimy też po prostu, że w, tym, o, o, w, tym, w tej części po prostu wtedy stworzy się taka nasza struktura e, z takiej społeczności, która roz, może się rozwijać, może pociągnąć ze sobą kolejnych, kolejne osoby, kolejne osoby się dołączą, ale ważna jest tutaj ta interakcja i to, żeby zwrócić uwagę na to, że e, te komentarze też nie są bez powodu. Chcą, może to być zwrócenie jakiejś uwagi, prawda? albo skrytykowanie czegoś, ale zawsze warto po prostu odpowiedzieć e, kulturalnie i jakąś tam interakcję nawiązać. E, w momencie, kiedy nie pojawiają się żadne komentarze, bo tak też może być, tak też się może dziać, e, bardzo fajnym zabiegiem jest to, żeby zachęcić naszego widza do tego, żeby wykonał jakąś akcję. Czyli w momencie, kiedy chcemy, żeby pojawiły się komentarze, wypowiedzmy to. Zostaw komentarz pod moim postem. Zostaw komentarz pod tym filmem. Powiedz, czy Ci się podobało. Zastosowanie takiego wy wymagającego interakcji właśnie od widza spowoduje, że większe będzie większe prawdopodobieństwo, że on faktycznie zostawi ten komentarz. Także ym, stosowanie takich yy, zabiegów, skłaniających odbiorcę do aktywności, jest bardzo fajne i wtedy też możemy wiedzieć yy, i możemy też zauważyć, czy to działa, prawda? Bo jeżeli zaprosimy naszych widzów do tego, żeby udostępnili ten film dalej, tak też może być, czy nawet żeby nas zaobserwowali, yy, zostawili komentarz, to będziemy widzieć, czy to faktycznie dociera do odbiorców. To może być też tak właśnie taki sposób monitorowania tego, czy nasze filmy działają, bo zweryfikujemy to, czy nasz yy, odbiorca Obejrzał do końca ten nasz film i faktycznie zostawił komentarz, czy jednak w połowie przeskrolował dalej i nic z tego nie było. Także tą interakcję zachęcam wprowadzać do takich krótkich treści, bo one też po prostu angażują widzów do tego, żeby mogli oni mieć jakąś przestrzeń do. Wypowiedzenia swojego zdania. W tematach właśnie takich partycypacyjnych, czy też tematach aktywizujących młodzież, to jest dosyć istotne. Jeżeli któryś z projektów waszych porusza tematykę tego, dlaczego młodzież miałaby się nie angażować albo dlaczego tego nie robi, otwórzmy taką dyskusję za pomocą filmu i za zachęćmy po prostu e, użytkowników e, TikToka do tego, żeby przedstawili swoją, e, swoje zdanie w komentarzu. Podsumowując dzisiejsze szkolenie, chciałabym zwrócić uwagę na takie kluczowe elementy. Musimy zadbać o to, żebyśmy wiedzieli, do kogo chcemy trafić, tak? Czyli zdefiniujmy, kto jest naszym odbiorcą i co go będzie interesowało. Następnie zastanówmy się nad tym, czy mamy to na tyle możliwości, żeby Jakość naszego wideo była jak najlepsza, jako tylko może być. Czyli nagrywajmy tylną kamerą, zadbajmy o e, mikrofon albo spróbujmy nagrywać z bliska, tak, żeby było dobrze słychać dźwięk, lub nagrajmy osobny lektor. E, zachęćmy tym samym podczas nagrywania, tworząc jakąś treść scenariusz, zachęćmy tym scenariuszem do jakiejś akcji, do komentarza, do obserwacji, do udostępnienia, żeby e, zmobilizować naszych odbiorców. Dodatkowo. Skupmy się też na postprodukcji, tak, czyli nasz materiał wykorzystajmy filtry, szablony, czy też e, efekt, do tego, żeby nasz film był atrakcyjniejszy. Dodatkowo dba, dbając o muzykę i jakość naszego dźwięku poprzez redukcję szumów. E, jeżeli chodzi o interakcję z widzami, to jak już po, to był ostatni punkt, odpowiadajmy na komentarze, nawet jeżeli nie są przychylne. E, żeby po prostu było widać, że jesteśmy zaangażowani w to, co tworzymy i w te odpowiedzi, które i w te treści, które mm, robimy, żeby widać było, że to jest dla nas ważne. Teraz chciałabym pokazać trzy przykładowe e, TikToki i Reelsy, e, których mogą się Państwo zainspirować. Pierwszy z nich to jest e, TikTok dotyczący. E, Zaangażowania i zapraszania na pewne wydarzenie. Jest to Słownik Warszawski. Przewodnik to jest Instagramowy Przewodnik po Warszawie, który razem z Narodowym Centrum Kultury stworzył promocję wydarzeń piątkowych, które odbywają się w Warszawie. Jak możemy zauważyć, te filmy są angażujące może w taki sposób, że są dynamiczne bardzo. One są dynamiczne, szybko się zmieniają. Mamy napisany tekst, ja wyłączyłam dźwięk specjalnie, ale y, też w tym filmie pojawia się narrator i ten narrator opowiada o tym, co się, y, co się dzieje y, i co widzi. Także generalnie warto też zauważyć to, żeby te filmy nie były długie. One nie mogą być długie. Ten, jak się nie mylę, trwa 16 do 20 sekund i przekazuje wszystko, co najważniejszą informację, która powinna zostać przekazana. Poza tym, też te szybko zmieniające się kadry i zmieniające się elementy powodują, że przyjemniej nam się to ogląda i nie czujemy się tacy, jakby to powiedzieć, znużeni tym, co widzimy. Drugi przykład filmiku to jest film. Z serii tutorial, czyli grupa osób pokazuje coś, na czym się zna, i opowiada w formie takiego Reelsa, jak coś zrobić. W tym przypadku mamy film dotyczący tego, jak stworzyć podcast. Tutaj dziewczyny stworzyły film, który nie ma tekstu, nie ma narratora, jest sama muzyka w tle i dodatkowo mamy zmieniające się napisy. Ten film też się przyjemnie ogląda, bo są krótkie kadry, które się szybko zmieniają. Film trwa 16 sekund i przekazuje całą istotę informacji i to, co, byśmy, co musimy widzieć, żeby stworzyć taki podcast. Ostatni film, typu zachęcenie do akcji, on jest już z TikToka. Tutaj pracuj.pl stworzyło filmik dotyczący tego, czy matura jest faktycznie potrzebna, czy może nie, że potrzebna, ale czy wśród maturzystów już szuka się kandydatów do pracy. To jest też po prostu ich reklama podcastu. To jest reklama podcastu, która ma na celu faktycznie zaangażowanie do tego, żeby tego podcastu posłuchać. Czyli wyrzucane są takie często może zadawane pytania znalezione w Google. I na tej podstawie został stworzony krótki film, który trwa 17 sekund i on też bazuje na samej muzyce. W tym przypadku nie ma żadnego tekstu, nie ma narratora, jest sam tekst i jakaś krótka prosta choreografia, która też powoduje jakiś taki drobny dynamizm. Faktycznie ten filmik jest bardziej statyczny od poprzednich, ale jednak też y, przez to, że litery słowa i te zdania pojawiają się w różnych miejscach, y, zwracamy na to bardziej uwagę i wymaga to więcej naszej wymaga po prostu większej uwagi od odbiorcy. Z mojej strony to tyle na dzisiejszym szkoleniu. To było takie krótkie wprowadzenie do tego, jak tworzyć fajne i angażujące filmy. Mam nadzieję, że się to Państwu przyda do tworzenia y, pamiątek i promocji waszych projektów w ramach aktywizacji młodzieży w samorządach. Nie możemy się doczekać, jak już zobaczymy kolejne, także serdecznie zapraszam do wysyłania do nas treści na kontakt Wszystkie filmy oglądamy i też przekazujemy dalej w naszych kanałach medialnych, także serdecznie was zapraszamy, Gdybyście, gdyby były jakiekolwiek pytania, jesteśmy do dyspozycji pod telefonem i... Pod e mailem. Także serdecznie zapraszam i w przyszłym tygodniu widzimy się na naszym kolejnym szkoleniu. Do zobaczenia!